Nowa Huta, czy obszar Nowej Huty, to archeologiczne Eldorado. Wiemy o tym już od czasów austriackich, ale tak naprawdę historia wykopalisk w Nowej Hucie to rok 1949-50, czyli czas, kiedy zaczęto budować i miasto, i kombinat. Wtedy do pracy przystąpili archeolodzy i są w tym miejscu do dzisiaj. To, co Państwo widzicie na stole, to tylko ułamek tego dziedzictwa. Ono jest znane archeologom, często nie jest znane mieszkańcom Nowej Huty. Dlatego napisałem taką popularno-naukową książeczkę pod tytułem Prastara Nowa Huta, która w formie bardzo przystępnej opisuje pradzieje tego niezwykle ciekawego fragmentu terenu. Mamy tutaj kilka przedmiotów z bogatego dziedzictwa archeologicznego naszego. Każdy z tych przedmiotów jest tu opisany. Mamy tu choćby brązowy sierp, jeden z najstarszych na ziemiach polskich przedmiotów metalowych wykonanych ze stopu miedzi i cyny. 3000 lat temu Państwo bylibyście rolnikami i kosilibyście takim właśnie sierpem. Czesalibyście się Państwo takim grzebykiem, grzebieniem wykonanym z kości. Grzebień jest trójwarstwowy. Gdybyście chcieli składać ofiarę, żeby dzień był udany, to w domu mielibyście Państwo taki ołtarzyk sprzed mniej więcej 6000 lat. Taniecka to jest rodzaj kadzidełka. To służyło do rąbania drzewa, ale też mogło służyć jako broń i zaczepna, i obronna, kamienny topór, który ma mniej więcej 5000 lat. Książka jest adresowana nie dla archeologów i nie dla historyków. Ona jest przede wszystkim dla przeciętnego mieszkańca, który ucznia, człowieka dorosłego. W zasadzie nie powinno być tu ograniczeń wiekowych, bo język jest przystępny, nie jest to język hermetyczny, naukowy, ale pisana książka z myślą o przeciętnym człowieku, który chce poznać najstarszą historię terenu, na którym mieszka. Jedno pytanie. Nowa Huta. Jakie wrażenia wywołuje to hasło w Twojej głowie? No ogólnie jesteśmy z małej mieściny, więc powiedzmy architektura na nas zrobiła większe wrażenie. A Nowa Huta, szczerze, to taki troszeczkę po prostu zaszłość dawnych czasów i po prostu zależności od Związku Radzieckiego, pewnych głupich koncepcji politycznych. Ona była niepotrzebna. No. Przede wszystkim dla mnie dzieciństwo, bo tutaj się urodziłam, wychowałam. To są znajomi, ludzie z osiedla. Można wiele obrazów takich zobaczyć stricte domowych. Czyli na przykład wiszące pranie na środku osiedla. Mówili, że tutaj rabują, kradną, rozbijają szyby w samochodach i tak dalej. A mieszkam tutaj 12 lat. I cieszę się, że tu mieszkam. Mieszkałam całe życie w tak zwanym Krakowie, a nie w Nowej Hucie. Ale bardzo podoba mi się w Nowej Hucie, bo tutaj jest jak podróż w przeszłość. W soboty po południu sklepy są zamknięte, w niedzielę też. Ludzie siedzą na ławkach i jest tak przyjemnie, rodzinnie i zielono. Wolność wielkomiejska, której na co dzień w Krakowie brakuje, myślę, w przypadku innych dzielnic. No tak. Z nadzieją świeżego powietrza, choć nie do końca się to sprawdza. Jedyny w sumie ładny obszar oprócz Podgórza, Kazimierza i Starego Miasta w Krakowie i jedyne osiedle, na których da się jakoś mieszkać. Widać, że to jest po prostu porządna robota planistów. Wielki szacunek do pana Ptaszyckiego. Ubieramy się inaczej. Inaczej mówimy się ubierają inaczej. Osoby, inaczej też mówimy słowami innymi. Nowa Huta jest super. Nowa Huta jest super, tak. Jaki piękny remoncik. Zupełnie się tutaj zmieniło. Tak.
te dzisiejsze zmiany były podporządkowane tej pierwotnemu zamysłowi projektanta. Te napisy takie charakterystyczne, jak kiedyś na syrence były, tak? Tak, na lodówce, tak, na syrence, tak, na telewizorze. Na szczęście moda na lata 60. wróciła i dużo łatwiej było współczesne rzeczy dobrać, żeby to podkreślić. Ale też widzę, że niektóre są oryginalne, bo pamiętam tak z ostatnich wizyt, na przykład jakieś fotele, stoły, to widzę, że są zachowane oryginalne konstrukcje. Na przykład ten gazetnik jest oryginalny, odnowiony jest tylko blacik. W tym konkretnym wnętrzu pewne elementy, tak jak na przykład ten katalog, się zachował. Stare karty katalogowe. Też widzę właśnie takie, tak, właśnie ręcznie pisane, z lat 60. Ręcznie pisane i starałyśmy się pokazać tak, jak było kiedyś. No widzę, że ten taki powrót do lat 60. jest zupełny, odtworzony kącik botaniczny, jak bardzo popularny wtedy we wszystkich szkołach i zakładach pracy. No i te takie organiczne kształty nawiązujące do Henry Moore'a, a który był niezwykle popularny, właśnie oprócz opartu, architektura organiczna z taką dużą ilością dziur, no to jest jakby znak firmowy lat 60. Czytelnia znajduje się na górze. Tak, to był taki pomysł, żeby na antresoli było to miejsce do pracy cichej, tak zwanej w czytelni. I tutaj podtrzymaliśmy to. Troszeczkę w tej chwili jest inna funkcja czytelni, coraz mniej ludzi czyta na miejscu. Dlatego przygotowaliśmy się tutaj do takiego miejsca na spotkania. Jest ekran, rzutnik. Tak, i szczególnie widzę, że tutaj te stoliki mają zachowane te takie żółte, charakterystyczne, nylonowe takie półeczki, tak, tak, bardzo popularne w latach 60. Nóżki są oryginalne od stolików, które tu były od początku istnienia tej biblioteki, czyli od 1962 roku. Odnowiliśmy tylko te żyłki, ale to jest dokładnie odtworzenie tego samego wzoru. To pomieszczenie zostało zaprojektowane jako biblioteka. Tak, od samego początku zamysł był taki, że w tych lokalach z tej strony budynku i po przeciwnej stronie będą biblioteki.